Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tu mówi Barbara z Krakowa. Chciałam z Państwem podzielić się swoimi przygodami, można by tak nazwać. Działo się to 3 sierpnia 2005 roku. Należę do Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych i biorę często udział w konkursach literackich. I ten konkurs, który mam tutaj przed sobą, to był, tematem jego było słowo, takie, które niszczy i takie, które buduje. Tytuł tego konkursu był Słowo może ranić, słowo może leczyć. I motto, bardzo lubię zaczynać opowiadaniami motto. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko marność. Powiedział to w Słowie Bożym kaznodzieja Salomonowy w 1 rozdziale, 2 wierszu. Była młodą, pełną temperamentu kobietą, wesołą, pogodną. Pełno wokół niej ludzi o różnym przekroju intelektualnym i różnym morale. W ordynarnych żartach celowały właśnie osoby z wyższym wykształceniem. Taka maniera dziś w świecie, taka moda, że urocze, piękne usteczka wymawiają słowa godne chłopców z marginesu społecznego. Z kawałów śmiali się do upadu. W odgrywaniu ich dla większego rozśmieszania audytorium pomagały naszej bohaterce wrodzone zdolności artystyczne. Najlepiej wychodziły jej kawały żydowskie. Po każdym następowały niekończące się salwy śmiechu. Czym kawał był bardziej pikantny, śmiech był głośniejszy. Tłumy uwielbiających koleżanek i kolegów rosły. Mąż, który był tolerancyjny dla swej wesołej żony, przymykał na nie jedno oko. Zgadzał się na częste przesiadywanie po kawiarniach. Nie myślał, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Chciał po prostu, żeby zapomniała tragedię, która była ich wspólnym udziałem. Kalectwo i śmierć ukochanego synka. Poza tym, gdy przychodził po pracy, wszystko było w jak najlepszym porządku, wszystko gotowe, smaczny obiadek, żonka wesoła, często po winku. I tak mijał dzień za dniem. Starsza córeczka rosła i przeglądała się temu często pewnie z niesmakiem, szczególnie gdy trzeba było mamusię ratować z choroby. Pewnego dnia przyszło pierwsze uderzenie. Rano po jednym z balów spojrzała na karcące spojrzenie swego dziecka i zdawała sobie sprawę, że dłużej tak nie może. Bóg, którego kiedyś tak bardzo kochała, do którego umiała się modlić, upomniał się o swojego dziecko. Tego dnia było nabożeństwo tak zwane żałobne, w 5. rocznicę śmierci jej matki. Poczuła nagle ogromną potrzebę modlitwy. Padła na kolana i ze łzami w oczach błagała Boga ratunek. Prosiła o ostre spojrzenie na to, co czyni, dokąd pędzi. Trwała w kontemplacji godzinę, nie dostrzegając nic wokoło. Nie musiała długo czekać na pomoc Boga. Znany nam chrześcijanom jest tekst: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ten tekst jest z 1 listu Piotra 5:8. Chcąc więc zbliżyć się do Boga, trzeba było sprzeciwić się szatanowi i stoczyć ostrą walkę z dwoma nałogami: alkohol, papierosy. Z pierwszym było łatwiej, a abstynencja w prawie całej rodziny, oczywiście męża, sprzyjała. Gorzej było z papierosami. Nadzwyczajna moc pomagała. A poza tym przyszła ciężka choroba gardła i nie było mowy o paleniu. Bóg działał sobie tylko znanymi sposobami. Kiedy przychodziło załamanie, nasza bohaterka zastanawiała się, jak chce wychować córkę. I zaraz stawała się stateczną mamusią. Najbardziej pomagało głośne wołanie do Boga, błaganie o ratunek. Odtąd życie zaczęło płynąć spokojnie,
zakłócane czasem jakąś chorobą czy walką z różnymi starymi naleciałościami i efektami tak długiego przebywania w doborowym towarzystwie. Czas mijał, córka doroślała, wyszła za mąż. Następuje w życiu naszej bohaterki przełomowa chwila. Rodzi się wnuczek pierworodny, który staje się z miejsca największym jej bożkiem. Prawie że modli się do niego. Śmierć jej upragnionego synka wzmogła tak wielkie pragnienie posiadania dziecka, że wnuczek staje się jej synkiem. Miesza się do jego wychowania, przetrzymuje dziecko stale u siebie, rozpieszcza najdroższymi zabawkami, łakociami. Dałaby mu chętnie gwiazdkę z nieba. Nie liczy się nikt poza nim. Wnuczy, skarbeczek, jedyne słońce, jakie zaświeciło w smutnym już od dłuższego czasu domu. I tak staje się powoli niewolnikiem swojego małego faraonka. Dziecko, widząc szaleństwo babci, staje się tak pewne siebie, że kiedy babcia przynosi zabawkę, wielki skuter zagraniczny, nadający się do jazdy, grymasi, że woli auto. Mały samochodzik prawdziwy. Myśli babci są odtąd zaprzątnięte na okrągło zdobyciem autka. Modelu koniecznie prawdziwego. Po 5 latach nowa radość. Wnuczek będzie miał rodzeństwo. Zbiega się z tym wielkie zmartwienie. Babuni słoneczko musi mieć wycinany 3 migdał. Będzie w szpitalu samo, bez mamy i babci. Tyż mama będzie lada dzień rodzić, a babcia z rozpaczy prawie, że traci kontrolę nad swoimi uczuciami. Pozostaje tylko tata. Ale nikt sobie tego nie wyobraża. Jak w ogóle tato może mieć jakieś podejście do synka? Przepraszam. Okazuje się jednak, że panowie skumplowali się od nocnego pobytu w szpitalu. W jednym łóżku. Babcia jednak mimo wszystko przeżyła tę sprawę tak tragicznie, że dostała wysokiej gorączki i na dodatek ciężkiej ropnej anginy. To wszystko sprawiło, że przyszło opamiętanie i że po raz pierwszy zastanowiła się, czy można kochać kogoś więcej od Boga. Jest rok 1984. W hali Korony w Krakowie zaczynają się wykłady adwentystów Dnia Siódmego. Wykłady Davida Lawsona. Po całym mieście pełno rzucających się w oczy plakatów. Głośno o nich wszędzie. Duch Święty prowadzi naszą bohaterkę. Idzie choćby dla sprawdzenia, czy to, co mówi babcia, przybrana babcia Julia, świadek Jehowy, jest zgodne z tym, co głoszą adwentyści. Pierwszy wykład i pierwsze uderzenie. Sprawa duszy nieśmiertelnej. Jest nawet na tym wykładzie siostra i mąż. Od tego dnia w domu zażarte dyskusje, atmosfera gorąca. Zaczyna się ostra walka. Nasza bohaterka pilnie uczęszcza na wykłady, równie pilnie studiuje Pismo Święte. Zaniedbuje już teraz dwoje wnuków. Rzadko bywa u nich. Biegnie jednak czasem, bo mała jest taka rozkoszna, a i trzeba pocieszyć strapionego wnuczka, któremu nie urodził się zamówiony kumpel, tylko jakaś obrzydliwa dziewucha. Poza tym wnuczuś upomina się o swoje dotychczas wyłączne prawo do miłości. Bohaterka nasza staje na rozdrożu. Czy nie grzech tak opuszczać swoje ukochane wnuki i tak mało poświęcać im czasu? Przecież dotychczas była codziennym gościem u nich. Wykłady jednak mocno wciągają. Są imponujące, na wysokim poziomie wspaniałe były. A poza tym nowo poznane prawdy drążą mózg i duszę. Przecież wszystkie dotychczasowe ziemskie idee zawiodły. Nawet solidarność, która była i tak bliska, związała się wyraźnie z Kościołem katolickim, także nie ma już co liczyć na jej obiektywizm. Zaczyna brać ją nowa idea. Ale żywi, silniejsi psychicznie od niej wywierają nową presję. Wchodzą na jej najczulszy punkt, na ambicję. Teraz, kiedy